Każdego dnia, rozważając tajemnicę różańca, odmawiając modlitwę Zdrowaś Mario, powtarzamy słowa, którymi anioł Gabriel pozdrowił Maryję w Nazarecie. Powtarzamy słowa, tylko czy znamy ich znaczenie? Chciałbym zaprosić Was do tego krótkiego nagrania, w którym próbuję wyjaśnić, przybliżyć to znaczenie tego pozdrowienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Te trzy filmy będą właśnie o tym. Zapraszam. W tym pierwszym nagraniu Zdrowaś Maryjo, początek tego pozdrowienia anioła. Aby to lepiej zrozumieć, trzeba cofnąć się do Starego Testamentu. W Starym Testamencie bardzo często naród Izraela, naród wybrany, jest przedstawiany w postaci niewiasty, w postaci kobiety. I jednym z tytułów ludu Bożego Starego Testamentu jest tytuł Córa Syjonu. Weźmy takie trzy przykłady. Izajasz 62:11. Mówcie do córy syjońskiej, oto twój zbawca przychodzi. Czy Sofoniasz 3:14, wyśpiewuj córo syjońska. Czy Zachariasz 2:14, ciesz się i raduj córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Czasem te słowa nie są takie pozytywne czy miłe, na przykład Jeremiasz 18:13, zgoła ohydnie postąpiła dziewica Izrael. Więc to też mowa o właśnie obrazie Izraela jako kobiety. Wij się z bólu i jęcz jak rodząca, córo Syjonu, Micheasz 4:10. To głos córy Syjonu, która wzdycha i wyciąga dłonie, Jeremiasz 4:31. Więc to wszystko pokazuje nam, że kiedy mowa jest o niewiaście, to często jest mowa o Izraelu, o narodzie wybranym. Córa Syjonu jest także matką, która rodzi w bólu, bo ma przeżyć doświadczenie wygnania, doświadczenie niewoli babilońskiej i przez to cierpienie ma się przygotować na zrodzenie swojego wyzwolenia. Pójdziesz aż do Babilonu, tam będziesz ocalona. Tutaj słowo do kobiety, znowu to jest Micheasz 4:10. Tam cię odkupi Pan z ręki twoich nieprzyjaciół. A więc jest skierowanie się do Izraela jako do kobiety. To bardzo ważne, dlatego że kiedy anioł przychodzi do Maryi, to czytamy w scenie zwiastowania Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 26 do 38. Anioł Gabriel mówi do Maryi: raduj się, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. No ale właśnie to pozdrowienie trzeba umieścić w konkretnej perspektywie, bo tłumaczenie greckie tego tekstu mówi nam Chaire Maria, ke charitomene, to znaczy raduj się, Maryjo, wypełniona łaską. To niezwykłe, dlatego że już w tekstach Starego Testamentu właśnie w odniesieniu do tej córy Syjonu bardzo często prorocy używają zwrotu raduj się. Na przykład wyśpiewuj córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca córo Jeruzalem. Sofoniasz 3:14. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Zachariasz 9:9. Więc jest wiele tych tekstów, w których jest wezwanie do radości, ale nie do radości rozumianej jako po prostu przeciwieństwo smutku, dobre poczucie humoru czy uśmiech na twarzy. Radość, która towarzyszy czasom mesjańskim, która towarzyszy wyzwoleniu, nadejściu tego, co dzisiaj jest naszą nadzieją, co jest tym, co jest naszą obietnicą.
I teraz, jeśli słyszymy w księdze Sofoniasza na przykład, oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela, król Izraela jest pośród ciebie, nie będziesz już się bała złego i dlatego się raduj, to rozumiemy te słowa, które wypowiada anioł, kiedy Maryja zostaje pozdrowiona słowami: raduj się, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zostaje pozdrowiona właśnie jako córka Syjonu, jako symbol Izraela. I w niej, czy jakby dla niej, przychodzi konkretnie słowo obwieszczenia spełnienia się nadziei, wyzwolenia, a więc przyjścia Mesjasza, stąd słowa Pan z tobą. Raduj się. Nie chodzi tu o zwykłe pozdrowienie, takie w sensie witaj, że się pozdrowili, on pozdrowił Maryję. Nie. To jest zaproszenie do jakiejś radości spełniającej się nadziei mesjańskiej. Raduj się tak z całej siły, z całego swego serca. Porównać można trzeci rozdział księgi Sofoniasza właśnie z pierwszym rozdziałem Łukasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. To mówi Sofoniasz, a u Łukasza anioł mówi do Maryi: raduj się, pełna łaski. Dlaczego? Sofoniasz mówi: bo oddalił Pan wyroki od ciebie i usunął twego nieprzyjaciela, a król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Jest pośród ciebie. A u Łukasza anioł wyjaśnia: bo znalazłaś łaskę u Boga i Pan jest z tobą. Dalej Sofoniasz mówi w wersecie 15: nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: nie bój się, Syjonie. A co mówi u Łukasza anioł? Nie bój się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga. Zobaczcie, jak bardzo podobny w treści, może nie dosłownie, literalnie, ale w przesłaniu jest tekst tego rozdziału trzeciego księgi Sofoniasza, więc tekst, który pochodzi jakieś 700 lat przed Chrystusem, z tekstem Ewangelii świętego Łukasza. Warto więc o tym pomyśleć, że kiedy anioł pozdrawia Maryję, to jest to bardzo biblijne pozdrowienie, które jest spełnieniem tych oczekiwań na Mesjasza, oczekiwań wyrażonych w wielu tekstach biblijnych do córy Syjonu, a więc do wspólnoty, do rodziny Izraela. Jest jeszcze jedna ciekawa, myślę, biblijna rzecz w tym tekście. Kiedy anioł mówi do Maryi: oto poczniesz w swym łonie i porodzisz syna, anioł jakby w jednym zdaniu stawia w jednej przestrzeni, w jednym ciągu logicznym dwie rzeczy. Poczniesz w swym łonie i porodzisz. Niby począć i porodzić to są znane nam czasowniki, słowa, które są w Testamencie Starym i Nowym poruszane. No, widzimy je w wielu miejscach, ale po co ten uzupełniający dodatek? Oto poczniesz w swoim łonie i porodzisz syna. Co to znaczy, poczniesz w swoim łonie? To jest ciekawe, dlatego że Sofoniasz w tym swoim proroctwie, w rozdziale trzecim, w dwóch wersetach, w 15 i w 17, określa obecność Boga właśnie tym wyrażeniem, w twoim łonie, w twoich dosłownie wnętrznościach. Bekirebek. Dla Sofoniasza to znaczy we wnętrznościach córy Syjonu. A więc w łonie, mówi tak, pośród niego, dosłownie w jej łonie, Pan postępuje sprawiedliwie, nie dopuszcza się nieprawości, co rano ogłasza swe prawo, nie zawodzi, gdy nadchodzi poranek. Dalej możemy zobaczyć u Joela 2,27. Poznacie, że wśród Izraela ja jestem Pan, Bóg wasz i nie ma innego. Dosłownie tłumacząc, poznacie, że wśród Izraela ja jestem, a dosłownie poznacie, że w łonie Izraela ja jestem.
w łonie Izraela, co tłumacz nam mówi, czy w znaczeniu wokół, wśród, pośród Izraela ja jestem. Inaczej w księdze Zachariasza 2,14. Wesel się i raduj, córo Syjonu, bo oto przychodzę, by zamieszkać pośród ciebie. By zamieszkać pośród ciebie. I tutaj to słowo zamieszkać, to szakan, ono się łączy z tym słowem, o którym już tyle razy mówiłem, ze słowem szekina, czyli z obecnością. Obecność Boga w narodzie. Można powiedzieć, stosując ten biblijny zwrot, obecność Boga w łonie swojego narodu. Kiedy świątynia zostaje zbudowana, Bóg zamieszkał w tej świątyni, w środku, wewnątrz świątyni, w łonie Izraela. W samym sercu Izraela zamieszkał Bóg. I to miejsce jest znakiem wielkiej bliskości Boga, wielkiej relacji, kontaktu z człowiekiem. Więc jeśli jest mowa w Biblii, Bóg jest pośród ciebie, bardzo często dosłownie jest w twoim łonie. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa 7,21. Jahwe jest pośród ciebie, dosłownie w twoim łonie, Bóg wielki i groźny. Więc warto pamiętać, że w Starym Testamencie w wielu miejscach słowo w twoim łonie jest jakby synonimem zwrotu pośród ciebie, w pośrodku ciebie, wewnątrz. Aby w ten sposób, to nie jest też, wiecie, to nie jest też tak w każdej sytuacji. To chodzi o konkretne zamieszkanie pośród ciebie Boga. Boga, który zamieszkał wewnątrz Izraela, który zamieszkał w świątyni, który jest obecny dzięki Arce Przymierza w sercu całej wspólnoty wiary. Czemu to o tym mówię? Dlatego, że jeśli Łukasz, który dobrze zna język hebrajski i dobrze zna język grecki, jeżeli Łukasz używa tego wyrażenia w twoim łonie, które potocznie w tych tekstach Starego Testamentu oznacza pośród ciebie, a szczególnie wskazuje na tę obecność Boga w narodzie wybranym dzięki świątyni, dzięki Arce Przymierza, na obecność Boga w Jerozolimie. I jeśli Łukasz tworzy to razem ze słowem począć, to ma to sens, bardzo konkretny. Więc oto poczniesz w swoim łonie i porodzisz syna. To jest takie bardzo biblijne wskazanie na to, kim jest Jezus Chrystus. Łukasz to jeszcze powtórzy. 2,21 powie tak. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie. To znowu, poczęcie w łonie. To jest zamierzone. To ma przypomnieć raz jeszcze te słowa anioła wypowiedziane w Nazarecie na przedstawieniu zwiastowania, ale także słowa, które są zapowiedzią takiej szczególnej obecności Boga w swoim narodzie, w łonie swojego narodu, w świątyni na nowo odbudowanej, w świątyni obecnej pośród Izraela. No i to ma konkretne zamierzenie, to znaczy pokazanie jest w ten sposób, że Maryja pocznie oczekiwanego przez wieki Mesjasza, który będzie obecny w Izraelu, tak jak obecny stał się Bóg pośród Izraela. Bóg, który jest potężnym wybawicielem. I Maryja, do której anioł mówi, raduj się, mówi do niej słowa, mesjańskiego pozdrowienia, pozdrowienia, które jest związane bardzo mocno z nadziejami mesjańskimi, z proroctwami. Maryja w ten sposób w słowach anioła zostaje zapowiedziana jako nowa Arka Przymierza, czy może inaczej, jako Arka tego nowego Przymierza. To ona jest córką Syjonu, i w jej łonie, tak jak w świątyni, zamieszka Bóg. To jest to
najświętsze miejsce, miejsce święte świętych. Dlatego Maryję nazywamy Arką Przymierza w litanii loretańskiej. To dlatego tak nazywa Maryję anioł w scenie zwiastowania, mówiąc do niej: raduj się, łaski pełna, bo Pan jest z Tobą.